Częściej chorują na czerniaka przede wszystkim osoby o bladej skórze, czyli my to nazywamy tak zwany fototyp pierwszy albo drugi, czyli to są rzeczywiście ludzie blond albo ludzie, którzy mają rude włosy, mają dużo piegów czy dużo znamion, a generalnie słabo się opalają, a łatwo oparzają na słońcu. I pamiętajmy, że opalanie to nie jest tylko leżenie plackiem. To jest każde przebywanie na słońcu z nieosłoniętą skórą, czyli nie wiem, jak chodzimy po plaży bez koszulki, to jest opalanie, jak biegamy nieosłonięci, bez czapki na głowę i nieposmarowani kremem z filtrem, to jest opalanie się. W związku z tym wtedy te osoby chorują częściej. Generalnie chorują częściej osoby o jasnej karnacji, te, które są narażone na promieniowanie ultrafioletowe. I to jest podstawowy czynnik ryzyka zachorowania na nowotwory skóry, czyli jedno genetyka, bo taką mamy skórę, druga to jest ekspozycja na promieniowanie UV. UV ma taki potencjał rakotwórczy jak palenie tytoniu.